A przed Państwem zawodniczka OKS Pałac Młodzieży Syrena Warszawa, Ksenia Żyżycz. Gimnastyka artystyczna to dla mnie wielka przygoda, która mam nadzieję, że będzie trwała do końca życia. Bez gimnastyki nie byłoby tej Ksenii, którą teraz poznacie. Nazywam się Ksenia Żyżycz, mam 12 lat i moją pasją jest gimnastyka artystyczna. Gimnastyka artystyczna w moim życiu pojawiła się tak, że w wieku 6 lat mama mnie zaprowadziła na próbne zajęcia z gimnastyki artystycznej. Od razu mi się to spodobało. Trenowałam, jeździłam na zawody i zostałam w tym sporcie. Trenuję 6 razy w tygodniu, po 4-5 godzin dziennie. Na początku treningu jest rozgrzewka, która trwa około 2 godzin, a później ćwiczę układy. Ćwiczę z kilkoma przyborami, obręczą, piłką, maczugami i wstążką. Szkicuję każdy element, żeby wyglądał perfekcyjnie. Trenuję w klubie UKS Pałac Młodzieży Syrena Warszawa, a moją główną trenerką jest pani Adrianna Szymańska. Ksenia jest zawodniczką, która jest bardzo pracowita, sumienna, bardzo dobrze słucha uwag i poleceń, które wykorzystuje w swoich układach i kompozycjach. Adriana Szymańska, trener UKS Pałac Młodzieży Syrena, pracujący w Pałacu Młodzieży. Jedną z moich podopiecznych jest Ksenia Żyżycz, która rozpoczęła przygodę w pałacu w roku 2019. Przyjechała z krakowskiego klubu i automatycznie została włączona do reprezentacji naszego klubu na Mistrzostwa Polski w układach zbiorowych, gdzie zdobyła wicemistrzostwo Polski. Następnie startowała na międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików, na mistrzostwach Warszawy, na mistrzostwach Mazowsza, zdobywając medale w każdym kolorze. Od tego czasu zdobyła już mistrzostwo Polski w układach zespołowych, drużynowe mistrzostwo Polski oraz medale na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. Poprzez 6 lat trenowania gimnastyki artystycznej zdobyłam wiele medali i pucharów. Tutaj mam dosłownie garstkę z nich. Natomiast dwa najważniejsze medale to są z Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Ten prostokątny to z roku 2020, gdy byłam w klasie trzeciej, a okrągły z 2021, gdy jestem w klasie drugiej. Byłam na kilkunastu obozach sportowych, które odbywają się zarówno w wakacje, jak i w ferie zimowe. Jeździmy w różne zakątki Polski. Obozy trwają od 7 do 10 dni. Dziennie mamy od 2 do 4 treningów. Swoją przyszłość wiążę z gimnastyką artystyczną. Mam cele takie jak zostanie mistrzynią świata, Europy, a moim głównym celem jest zdobycia złota Igrzysk Olimpijskich dla Polski. Dzięki swojej pasji poznałam wiele wspaniałych osób, zarówno w pałacu na treningach, tak i na zawodach. Na zawody jeżdżę w różne zakątki Polski, a też udało mi się jeździć na zawody za granicę. Zachęcam wszystkich bardzo serdecznie do trenowania gimnastyki artystycznej. Jest to piękny sport. Wystarczy powtórzyć każdy jeden element minimum 1000 razy. Z tych elementów ułożyć układ. Będziecie z tego układu bardzo dumni i zadowoleni. Ten układ spodoba się nie tylko Wam i Waszym bliskim, a także sędzinom. Ksenia Żyżycz, OKS Pałac Młodzieży Syrena Warszawa.